Goźnia Katarzyna Szatkowska, witam i zapraszam na dzisiejszy program. A dziś moim i Państwa gościem jest prezydent Lubina, pan Robert Raczyński. Dzień dobry. Witam, panie prezydencie. Panie prezydencie, no chyba najbardziej palący sprzed dosłownie kilku tygodni temat, pochód Lisa Majora i skok przez skórę, nie w Lubinie, a w Głogowie. Nie oznacza to jednak, że Lubinianie nie odczują tego, że jest barburka, miasto przygotowało festyn i koncerty, Doda i Topłan. Skąd taka decyzja? Znaczy ja zaproponowałem w ostatnich paru miesiącach zmianę formuły, jeśli chodzi o te uroczystości, dlatego że one są tak naprawdę uroczystościami zamkniętymi. Cała uroczystość przebiega w postaci pochodu dyrektorów zarządu kombinatu na placyk przed słynnym naszym jamnikiem. Skok przez skórę paru adeptów górnictwa, a rozdanie parę puszek piwa i w zasadzie całe uroczystości się kończyły. Mieszkańcy Lubina w ogóle już nie uczestniczyli tak naprawdę w tych uroczystościach, dlatego że one były na tyle zmarginalizowane i na tyle mało istotne, mało ciekawe, że praktycznie nie było żadnego zainteresowania tymi uroczystościami. To było kilkadziesiąt może osób i to w większości przypadkowych na tych uroczystościach. Myśmy zaproponowali zarządowi kombinatu, w tym wypadku organizatorom tych uroczystości, żeby zorganizować je rzeczywiście poważnie, dużą imprezę. Święto Barburki jest raz do roku na terenie naszej hali, żeby wreszcie KGHM Polska Miesiąca skorzystał z tego dobrodziejstwa lubińskiego, jakim jest nowoczesna hala, bo dotychczas ani razu nie skorzystał. Nic tam nie zorganizował, żadnych uroczystości, żadnych imprez, festiwalów, nic. W związku z czym chcieliśmy te wszystkie uroczystości tam przesunąć. Nagle niezrozumiała dla mnie decyzja o przesunięciu, dosłownie sztubacka, bo tak naprawdę to jest w stylu piaskownicy rozmowa. Obrażamy się, wychodzimy z zabawkami, idziemy do sąsiedniej piaskownicy, to do niczego nie prowadzi. Niepoważny, myślę, że to jest incydent, który jest jednorazowy, no i właśnie, poważne uroczystości wrócą w przyszłym roku do Lubina. Mamy taką nadzieję. Część osób mówi, że rzeczywiście woli obejrzeć Dodę i Topłan pod dachem, niż właśnie w deszczu moknąć, ale są również w komentarzach takie zdania, że tym koncertem Dodą chce pan trochę udobruchać tych górników, którzy jednak liczyli na to, że te obchody będą w Lubinie. Znaczy, jeszcze raz chcę podkreślić, czy 20, czy 30 górników, którzy uczestniczyli w uroczystościach pochodu Lisa, to jest tak marginalne, że to w zasadzie można powiedzieć, że nikt nie zauważał tych uroczystości, poza tym, że kierowcy musieli zrezygnować z jazdy przez pół godziny ulicą Niepodległości. Nie tylko Niepodległości, dlatego że BMW-ce i Audice, które stały dyrektorskie w poszczególnych ulicach, blokowały tak naprawdę pozostałe. W związku z czym, mimo że w tych uroczystościach uczestniczyło mieszkańców Lubina na palcach, można policzyć, a myśmy byli zdezorganizowani przez co najmniej godzinę głównymi arteriami komunikacyjnymi. W związku z tym propozycja przeniesienia i uczestnictwo masowe tak naprawdę mieszkańców Lubina, górników Lubina, górników Polkowic, górników Legnicy, przecież to dotyczy całego Zagłębia Miedziowego, a jest naszą odpowiedzią, jest propozycją tak naprawdę, tak, że poważnie podejdźmy do tych uroczystości, skoro od wielu, wielu lat się mówi, że to jest koncert globalny, natomiast te uroczystości przebiegały naprawdę w stylu lat 60., może 50., 40., 30., w stylu takim, że budujemy pierwszą kopalnię malutką, drobną. To nie są uroczystości na mergę koncernu, to naprawdę upokarza górników. Panie prezydencie, ale wie pan o tym, że od razu ludzie i mieszkańcy Lubina interesują się kosztami takich koncertów. Czy one nie są większe, niż gdyby ta barburka odbyła się w Lubinie? Jak to wygląda, jeśli chodzi o pieniądze? Nie wiem, jaki kombinat płaci większe koszty z tego tytułu. To trzeba było zapytać organizatorów. Natomiast to nie nasza sprawa. Tak? To organizatorzy w tym wypadku taką decyzję podjęli, wynosząc z piaskownicy Lubina do piaskownicy Głogowa swoje zabawki i tam je organizując. Ja nie wnikam, ja nie wiem, co się dzieje tak naprawdę w zarządzie kombinatu. Czy to jest związane z okresem przedwyborczym, tak naprawdę próba akcentowania, włączenia się w tą kampanię wyborczą. Ale niesmak pozostał, bo nawet nie wykonano telefonu do mnie odnośnie zmiany. Ja się dowiedziałem, tak jak i pani, podejrzewam, pani redaktor, z prasy, że taka decyzja zapadła. No mamy nadzieję, że to tak jak pan powiedział, będzie to jednorazowy incydent. Panie prezydencie, Strzelnica będzie przebudowana, powstanie tam park militarny. Plany są takie również, że będą się tam odbywać pikniki z okazji 11 listopada. Kiedy to wszystko? Znaczy w projekcie
budżetu, który przedstawiłem Radzie 15 listopada, tak jak mówi prawo, jest zawarta pierwsza kwota inwestycyjna, to jest w postaci rozpoczęcia ogrodzenia, dlatego że zakładamy tak, że park militarny jest parkiem z pewnym bogactwem wartości również materialnych, nie tylko wartości rekreacyjnych i krajobrazowych, ale również już materialnych, w związku z czym musimy go zabezpieczyć. Prawdopodobnie park będzie stopniowo zamykany niestety w przyszłym roku, dlatego że stanie się dużym placem budowy i otworzymy go dopiero za 2 lata, czyli planujemy otworzyć go tak naprawdę przed świętami niepodległości, setną rocznicą niepodległości, to pięknie nam się to zbiega, niepodległości w roku 2018. Kolejna sprawa, dowiedzieliśmy się, że od nowego roku nie będzie zarządu cmentarzy komunalnych i MPO ma to jakby dwie spółki teraz poprowadzić. Skąd taka decyzja i czy rzeczywiście jedna spółka obejmie to wszystko i będzie w stanie dobrze zarządzać? Ale to mówmy sobie, że mówimy o pochówku, tak? W związku z czym to żadne wydarzenie tak naprawdę, jeśli chodzi o organizację tej części, za którą odpowiada miasto. MPO przejmuje te zadania, ma służby, to po pierwsze obniży koszty, dlatego że MPO uczestniczyć musiał w przetargach na sprzątanie, zagospodarowanie czy wywóz śmieci, nieczystości z cmentarza. Ta czynność odpadnie, po drugie koszty zarządu, czyli dyrektorskie też odpadną. Po trzecie przepis jest taki, że zakłady budżetowe nasze jednostki nie mogą sobie odpisywać VAT-u, w związku z czym wszystkie koszty są jak gdyby o 20-30% wyższe, natomiast MPO prowadząc te czynności będzie mógł dokonywać odpisu VAT-owskiego, w związku z czym tak naprawdę koszty nam spadną nie tylko o koszty zarządu, ale również o koszty związane z odpisem podatku VAT-owskiego. Panie Prezydencie, taka najświeższa informacja, dosłownie sprzed 3 dni. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zgadza się na odrolnienie działek pod planowaną koło Lubina strefę przemysłową. Co Państwo na to? Świetnie przygotowany, znaczy teren, który Państwo chcieli przygotować. Jak ja rozmawiałam z rzecznikiem prasowym resortu wczoraj, powiedział, że nie wypowie się na ten temat, dlatego że jest nowy rząd i tak naprawdę nie będą się już wypowiadać. Co Pan na to? Znaczy dobrze by było, żeby nie podejmowali żadnych durnych decyzji tak naprawdę już miesiąc przed swoją odejściem. Natomiast to jest taki pocałunek śmierci, sądzę, dla urzędujących prezydentów i wójtów tutaj w tym regionie, dlatego że właśnie ta decyzja w ogóle była niepotrzebna. Trzeba ją było odłożyć, skoro sam się rzecznik przyznaje do tego, że nie powinni takich decyzji podejmować. Durna decyzja jest, my oczywiście będziemy ją odkręcać, ale to zabierze nam kolejne 2-3 miesiące. A jak prawnie teraz to można jeszcze poprowadzić? To znaczy, dla nas to nie jest taka uciążliwość prawna. Dla nas jest uciążliwość organizacyjna, tak? Dlatego że mamy wdrożony cały plan przestrzenny, urbanistyczny tej części miasta i tej części gminy wiejskiej, bo to przecież partnerstwo nasze podwójne gminy wiejskiej i miasta związane z zagospodarowaniem tej przestrzeni. My oczywiście swoim tokiem idziemy, no natomiast jest to dla nas o tyle uciążliwe, że będziemy się tłumaczyć w okresie planistycznym przed różnymi organizacjami, które uczestniczą w tym planowaniu i urzędami, że nie mamy jeszcze zgody na odrolnienie, w związku z czym plan, który zakładał docelowo za półtora roku udostępnienie już tych gruntów, no niestety będzie przesunięto te 3-4 miesiące. Ale sprawa nie zostanie odpuszczona. Nie, my tego nie odpuścimy, dlatego że to jest kwestia rozwoju tej części Polski tak naprawdę. Panie Prezydencie, i na koniec już tak bardziej, nie w regionie, ale jeśli chodzi o całą Polskę, PiS Prawo i Sprawiedliwość objęło rządy. Jak pan myśli, czy dotrzymają obietnic, jeśli chodzi o zlikwidowanie podatku od kopalni? W swoim exposé pani Beata Szydło nie powiedziała ani słowa o tym. No niestety, powiem tak, no tydzień przed wyborami wyraźnie zaakcentowała wówczas kandydat na premiera ze strony PiSu, że podatek miedziowy jest podatkiem szkodliwym, niedobrym, niebezpiecznym, cofającym w rozwoju ten region. Mam nadzieję, że to przypadek sprawił, że zapomniano wspomnieć o tym podatku miedziowym i że on się znajdzie w procesie likwidacyjnym już w pierwszym kwartale, bo dla nas ważniejsze jest likwidacja tego podatku miedziowego niż 500 zł dla każdej osoby tak naprawdę. No tak, mamy swojego posła, pana Krzysztofa Kubowa. Liczymy na interwencję nie tylko jego, ale całej palety tutaj posłów pisowskich. Panie Prezydencie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani również, dziękuję państwu. Prezydent Lubina Robert Raczyński był dzisiaj naszym gościem. Bardzo państwu dziękujemy za uwagę.